Siemeneczku, kurdeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na mindfox.pl, jesteśmy na WD. No i nagram sobie dzisiaj z wami tutaj odcinek. Słuchajcie, naprawiłem mikrofon, znalazłem jakieś sterowniki, jakieś specjalne odszumywacze, jakieś ripery. I mam wrażenie, jest znacznie lepiej, sami ocencie i dajcie znać w komentarzu, czy już nie słychać żadnych szumów, czy ta jakość dźwięku jest na pewno lepsza. Mi się wydaje, że tak, ale chciałbym też usłyszeć to od was, tak więc ja nie przedłużając, już wybieram sobie szybciutko jakiś team. Słuchajcie, mało tego, jestem bardzo zadowolony, że chcieliście faktycznie, żebym nagrywał częściej odcinki, bo pytałem was przy ostatnim odcinku, czy chcielibyście częściej je, no i dość duża, spora część powiedziała, że jednak nie tylko streamy, ale też odcinki. Jeśli tak faktycznie jest dalej, no zostawcie łapkę w górę, będę wdzięczny mega każdemu, kto tą łapę zostawi. A ja już nie przedłużając zaczynam grę, tak więc zaczniemy chyba znowu do Berserkera, jakoś nie wiem, mam sentyment do tej klasy i powiedzmy kogo wybrać. Tutaj zobaczmy na tabie szybko. Kogo by tu wybrać? Chyba mój rodowity żółty kolor wybiorę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Widzę, że dużo osób nie wybrało teamu, a chyba specjalnie, bo... Ojej, wybrałem zielony. Niechcący, ale niech jest zielony. Taki misklik mi tutaj się wdarł. Uzbrojenie. No to więc zaczynamy. Szybko na początku set sobie trzeba ustawić po swojemu. Jak kto lubi. Tradycyjne ustawienie. Miecz, róg, vortex, a następnie mruszczki, inferno, zegar. Coś takiego będzie dobre, myślę. Pyk, pyk, pyk. Ta końcówka to ja zawsze inaczej w sumie ustawiam, ale niech tak będzie. No i co, lecimy. Jesteśmy u zielonych, jak widać, wszyscy poszli do innych drużyn. Okej. Okay. A, jesteśmy na tej mapie, którą używałem. Ty jesteś żółty? Ty ze mną? Tyś mnie wystraszył, gościu! Jak tyś mnie wystraszył? Czemuś ty mnie tak wystraszył? Czy ja nie mogę się bić? Ja mam wanisza. Głupi wanisz. Dobra, gościu, poczekaj. Musimy uczciwie zagrać. Ja myślałem, czemu ja się nie mogę atakować? I ruch użyłem. Dobra. Wracam do spawnu, żeby było uczciwie. Wyłączam sobie te wszystkie wanisze i tak dalej. Wanisz. Już jest uczciwie? Okej, już jest uczciwie. Dobra, teraz mogę grać, więc gramy. Przedmioty. Słuchajcie, kamień dusz prawdopodobnie... Nie kamień dusz, tylko... Ops. Ja może pochowam sobie jeszcze parę przedmiotów. Kamień dusz, czyli kasa za kamień dusz, prawdopodobnie, nie wiem, jutro, pojutrze uda już mi się ukończyć update, aktualizację i znów będziecie zarabiać za to, że rozwalacie kamienie dusz i tak dalej. Pokopiemy trochę żarcia i co? I lecimy. Ile do rogu? Minuta. No kurde, niepotrzebnie służyłem. Tamtego ziomeczka bez problemu bym skroił, bo byłem ładnie przygotowany z rogiem. A on przybiegł do mnie bez roga, więc bym go wyjaśnił, tylko... No pech chciał, że nie pykło. Leczonko. O, tu masz itemki, ziomeczku. O, pięknie, ubieraj się tutaj, ładnie. Skroiłeś tego Magica? O, to GZ, to GZ. To ładnie, ładnie. Dobra, ja sobie znożę plecak. Do plecaka schowam kilka przedmiotów. Aż tak dużo nie potrzebuję. Powiedzmy, z tymi trzema sobie poradzę. O kurde, gościu! Gościu, nie po plecach. Albo jeszcze nie. Wyleczymy to. Fuck, gościu! Nie! Nie, nie udało się! Jak to zlamiłem, jak totalnie to zlamiłem. Dobra, nie dam się. Nie dam się, idę to odzyskać. Ja to odzyskam na 1000%. Ja to na 100% odzyskam. Gościu, gdzie ten żółty? Leć za nim, leć! Kurde, nie pomogę wiele. Jeszcze 9 serduszek mam. Ale się dałem skroić. Ja nie myślałem, że mi tak szybko wyjaśni. Stoi tam paruwa. Muszę sobie klasy zmienić, tam nic nie zrobię już. Get the party. Dobra, ale nie damy się. Zobaczycie, ja to szybciutko odzyskam. Gwarantuję wam, 5 minut ja mam z powrotem boskie. 5 minut ja jestem z powrotem z boskimi. Dawaj, kasę, gościu. O, jest dwóch, nie się biją. No i po co do mnie biegniesz, jak ja nic nie mam? Co za paruwa głupia. Co jakieś sojusze dziwne mają tam, no nie wierzę w nich. Dawaj, bananie. Nie kpi. Co za typ, dawaj bananie. Nawet klasy nie miałem odpowiedniej. Zaraz sobie zmienimy. Teraz mogę z tobą dawać. Dawaj mi tutaj odpowiednią klasę. Bierzemy obcego. Weźmiemy go do bazy. I w bazie zrobimy z nim porządek. Dobra, i teraz mogę do ciebie iść, gościu.
Teraz mogę do ciebie iść. Get a party. Zielony, obra, to mój ziomek. Get the party. Spróbujemy tutaj zadziałać. Ja sobie jeszcze może przedmioty kupię, żarcie. To żarcie będę sobie kupywał, ono jest opłacalne, tam $30 to jest zabicie 4 gości. I zrobione. Dobra, gdzie są te ziomeczki? Trzeba jednym się tu zająć. Siema ziomek, chodź ze mną. O, już tam biegają. Dobra, weźmy go do bazy, ja bym go do bazy przytulił. No, chodź cwaniaku, albo tego żółtego. Parcie, oni tam party jakieś mają, stoją tam w 10, kurde. Nikt nikogo nie tłucze. O Boże, przyszło 20. Dobra, zabijecie mnie? Chyba mnie zabiją. Dobra, nie szkodzi. Wolałem zginąć, niż się zdradzić, że jestem obcym. Kurde, chociaż piszę na czacie, że jestem obcym. Wolałem się nie zdradzać, bo... Już piszą o ty, to chyba zauważyli, że jestem obcym. No nic, spróbujemy. Ja zaraz tutaj jakiegoś wezmę za włosy. Zobaczycie, biorę go za włosy i normalnie do naszej drużyny. Ja myślę, że damy radę go wyjaśnić. Oni nie są jacymiś tutaj progogarami, po prostu mają na razie lepsze sprzęty. O, tamten już nawet trochę HP straci, już ucieka. Szkoda, że nie zdążyliśmy. Dawaj tutaj kasę, gościu. Ty, tam jakiś gościu. O, tego bym wyjaśnił. Chodź, jest, mam cię. Chodź. Lej, w bazie jest! U nas w bazie, dawaj gościa! Dawaj! Jest nasz! Patrz! Patrz, nie trafia mnie! Dawaj gościa! Nie, lej go! Słono! Dawaj go! Nie! Błagam, nie daj mu uciec! Goń go! Dobrze! Kurde, wyskoczył, Vortex go uratował. Ale ładnie mu tutaj wyszło to. Ale była szansa, kurde no. Dawaj gościa. Ajajaj. Ale akcja była nieziemska, mordy. Prawie się udało. O, jest, stoi gościu, dawać go. A to nie ten. To mój. Dobra, tamten zwiał niestety. Szkoda. No dobra, nic, nie ma się co poddawać. Szukamy kolejnego typa. Z tym nie chcę tutaj walczyć, uciekam. O, jest! Mamy go, dawaj, kolego! Nie bijcie mnie, błagam, kurde, ja... Kilka kroków, znowu bym tepnął chłopa. Ktoś nas atakuje. Czy to jakiś koks? Zaraz się okaże. Czekam, aż wyjdzie, wyskoczy. Już tam nasi pobiegli. A, chyba go wyjaśnili. Szkoda, dobra, lecimy. Kolejne podejście. Aj, mam niedosyt, kurde. Już byłem taki szczęśliwy, że odzyskam swój sprzęt. Ohoho. I teraz, bum. Zwariował. Dawaj go, cisnąć, chłopa. Kurde, dawać, szybko, gdzie on jest? Ucieka. Dawaj go, chłopa. Kurde, leją nas tam w bazie, ale dobra, olać to. Prawie, kurde, za mało znowu nas było. Ajajajajaj, Minecraft, halo. Ale dobry jest, kurde, ten obcy. Podoba mi się to. Zaraz to nadgonimy. Mam nadzieję, że ktoś w bazie też chroni, bo nas uparli się, fokusują się na nas. Zresztą to widać, że drużyna czerwonych i żółtych razem jakieś sojusze ma, tam się w ogóle nie leją. Wszyscy na nas się fokusują, pewnie przeze mnie, no ale trudno. Zaraz to, myślę, tutaj odbijemy. A? Co, cwaniaku? Chodź. Nie wiem, już jest, zdążyłem, mam go. Dawaj go! Ruki ogień, lecisz po niego! Kurde, mordeczki zamoliliście. No! Tu już prawie tutaj dodałeś radę, dobra, się zabiję. Kurde, nasi mają sprzęty. Ja też mam jeszcze sprzęt schowany w plecaku, ale na razie go nie przywołuję. Postaram się go przytrzymać jeszcze do końca. A to cwaniaki. Do końca. Chciałbym najpierw ekwipunek jakiś zyskać, wiecie? Magic Mind, cheaty. No nie wiem, nie zauważyłem, żeby miał cheaty. Na razie gra byle jak, szczerze mówiąc, więc... No tym bardziej nie zauważyłem.
Nie da się bić, oczywiście, że się da bić. Jest taki cooldown oczywiście, jak giniecie przy kamieniu dusz, że nie możecie atakować się nawzajem. O, dobra, cwaniaczku. Jest taki cooldown, że nie możecie się przy kamieniu dusz atakować, jeśli zginiecie. Znaczy, jak zabijecie kogoś, ktoś się respi, to nie możecie od razu go atakować. I to jest celowe, z prostej przyczyny, koniec farmy. Nie ma, że będziecie stali przy czyimś kamieniu dusz i zabijali sobie w nieskończoność na rogu. To jest bardzo uczciwe zagranie według mnie i... Ajajaj. Chodź, 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 Arasz. Chodź, chodź, chodź. Zdążyłem? Kurde, nie zdążyłem. No to jest, jak się naciśnie za szybko, to tam kula nam się chowa na sekundę i wtedy jest... No już nie ma okazji drugi raz jej użyć. A to wiadomo, 2 sekundy wystarczą, żeby paść. Co tam? No dobra, no, ja nie mogę cię nie bić. Okej, okay, i co? I lecimy dalej. Para pa pa. No chyba, że zaraz sobie przedmioty wyciągnę z mojego plecaka. Na razie nie używam ich, jeszcze sobie trzymam. Chciałem ten ekwipunek odzyskać. O, ziomeczku, kto cię bije? Plecy, plecy, uważajcie, plecy, plecy! Plecy, tu macie gościa. Plecy, no kurde, co to ślepi jesteście? Plecy! Czy wy uciekacie tak wszyscy? Wy uciekacie! Jak wy uciekacie po prostu? Ale ślepi. O kurde, ile itów. Dobra, biegnę po niego. Może jeszcze zdążę. Chodź, chodź, chodź. Kurde, prawie. Do bazy, dawaj gościu, dawaj do bazy. Dawaj do bazy, tłukę cię. Kurde, z Vortexem uciekł mi. Co za parówa. Uciekła, gdzie uciekła? Tam jest, kurde, daleko. Załóżmy coś, ale była akcja, była akcja. Znowu nie było nikogo u nas w bazie, no szkoda, kurde. Brakuje tutaj mi takiego teamspeaka, żeby mieć team na teamspeaku, to by było super. Wtedy bym się ugadał i mówił, dawajcie teraz do bazy, bo już przynoszę wam tutaj mięso. No, to by było dobre. To by było dobre. Powiedzcie mi też na, no, w komentarzu, czy czekacie na turniej, bo niewątpliwie za jakiś czas ten turniej się... no, będzie będą napisy na ten turniej, ja nie wiem kiedy, może za tydzień. Zobaczymy. Może za tydzień, może pod koniec miesiąca. No takie zapisy będą trwały pewnie też z tydzień. I po tygodniu po prostu wystartujemy sobie ten turniej. Jeden na MF-ie, jeden na MS-ie. O, jest ziomeczek. No dzień dobry, co jest lepsze? O, to jest lepsze. Kurde, brakuje mi arbuzów. Ani biec, ani skakać. Hej, 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 chodź tu, byłeś tak blisko, gościu. O, biegną po niego. O, cześć. Chodź do mojej bazy. Gościu, dawaj, dawaj, smakołyka. Dawaj, smakołyka, bierzcie go, bierzcie go. Kurde, no nie wierzę, nikogo u nas w bazie nie ma, co to ma być. Jest, sypnął. Sypnął, mam wszystko, halo Minecraft, mam wszystko. Nie, nie, przyszedł, kurde, zemścić się na mnie, też z żółtych. Odbił moje itemy, a, ale miałem dużo, kurde, przez chwilę, długo się nie nacieszyłem. Dobra, idziemy po kolejnego. Super jest ta klasa obcego, no widzicie, to bardziej interesująca jest ta gra, już nie ma tak, takiej sytuacji, że ktoś, kto ma super przedmioty, musi być zawsze nieśmiertelny i wiecie, zawsze musi wygrać, bo no, gra się może odmienić, kurde, 2 żółtych jest, dobra, mam okazję, muszę to wykorzystać, szybko, szybko biorę innego do bazy. Dajcie go, waj, nóżki mu walcie. Ja już jestem prawie blisko, 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 dawaj go. Dawaj, 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 chłopa. Gdzie on jest? Mam go, jest mój. Chodź, 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 chodź. Kurde, nie trafiłem tym pieprzonym, kurde, z tym slime'em, tym balem, kurde, aaa, Minecraft. Ale się zezłościłem teraz, teraz jestem zły, wściekłym. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jest dobrze. Baran Ninja ma ochronę od upadku, czy już nie? Chyba nie. Ale nie dam sobie palca uciąć. Musiałbyś przetestować klasę. Na pewno zupełnie inaczej działa, to jestem pewny. O, jak zieloni tu zaatakowali. Proszę, proszę, halo Minecraft. O, i gonią kogoś. Ale to żółtych, taki frikili. To nie, nie, nie. Dawajcie mi jakichś korzackich typów. Ja bym chciał tutaj z jakimiś... O, zieloni atakują. Proszę, proszę. Niby przegrywamy, najgorsza drużyna, ale się wyłamali chłopacy. Macie jakieś ity dla tutaj, prezesa? Dobra, żartuję. Lecimy, lecimy. Lecimy może na niebieskich, tak? Chłopacy zdecydowali na niebieskich, to próbujemy. Szybki banan, hiperway w pizdu, tak? Perła jest dobra, perła jest dobra. Dobra, lecimy. Szkoda, że nie mam teraz Acemana. Teraz w takich momentach bardzo bym chciał tą klasę. O, Vortexik.
O, uważajcie, uważajcie, gościu, zostaw mojego kolegę. Mój funfel mi tutaj musi pomóc itemy zdobyć. Chodź, 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 na hita jesteś już. Mamy cię. Dobra, ja muszę jakieś arbuzy zyskać, bo zaraz sam glebę szczelę. A w sumie idę na kamikadze. Pa, 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 ram, pa. O, niebiescy. Baza niebieskich. Jest jakakolwiek szansa, żeby tego drugiego, tego bym niebieskiego chciał strasznie zabrać. Mam go. Jest mój. Jest u mnie w bazie. Mamy go. Dawaj gościa. Dawaj gościa, bierz go. Bierz go, walko, walko, pięknie. Pięknie, o to chodziło. Dawaj Huberta. Pięknie, pięknie. Tutaj, do ściany, do ściany. O, no, pięknie mamy chłopa. Tak jest, wbijamy do niego na kwadrat, zabieramy wszystko i lecimy dalej. O to chodziło. O to chodziło. Nie wiem, czy już sobie przywołać coś z plecaka. Plecak? Banan, masz goda. Nie mam żadnego goda. Nic nie mam. Nic nie mam. Padam cały czas. Masz zeza, gościu, po prostu. Masz zeza i streeta. Zobaczysz sobie na odcinku. Przewiniesz sobie odcinek, zobaczysz. Ale nie mówię wam, że kręcę odcinek, bo... Czasem gram właśnie bez kręcenia odcinka, tak z graczami, a czasem gram z i to jest właśnie spoko, bo... Ktoś nie wie, czy musi się pod kamery nastawiać i, wiecie, grać atencyjnego, czy nie. Dobra, plecaczek, plecak. Plecak. Co byśmy sobie tu wybrali? A, wezmę łuk. Z łukiem raźniej będzie. Może kilku chociaż zabijemy. O, co to za strzały? Kurde, pusto, co tu tak pusto? Halo Minecraft, gdzie wszyscy się podzieli? O, tam są moi. Gdzie idziecie, koledzy? Gdzie, koledzy, idziecie? Idę do was. A, wy się dzielicie przedmiotami! Halo, ja też chcę! Halo, halo! Free items! Free items! Free items! Halo, Minecraft! Halo, Minecraft! Kradnę itemy! No, dobra, nie kradnę. Masz tutaj, mieczek ci oddaję. Czekaj, to jest smite. To słaby w sumie. To mój jest lepszy. Ale oddaję. No, ja nic nie mam. Macie jeszcze jakieś zbroje? Czy już nic nie macie? O, dzięki. Widzicie? Nie opłaca się kraść, bo wtedy się z wami ludzie będą dzielić. A jakbyście kradli, to by się nikt z wami nie podzielił. Tada! Cała nauka. Dobra, lecimy mordy, lecimy. Ja mam łuk. Taki fajny. Taki fajny łuk mam. Ty, nie mam strzał! Macie jedną strzałę? Macie jedną strzałę, ziomy? Tu jest jakaś, ale nie można jej pozbierać. Jedną strzałę potrzebuję, bo strzelać nie mogę. Tak, nie ma. No dobra, nie mamy strzały. Co mam ci oddać? Lamusie, zaraz bana dostaniesz, cipo. Zaraz bana dostaniesz. Nie no, tak nie strzelisz. Co mam oddać? Przecież nic ci nie zabrałem, parówo głupia. Ten łuk jest mój, frajerze, kurde, co za bezczelny. Nic ci nie zabrałem, lamo. Łuk jest mój. Co za bezczelna gnida, nie? Co za insane głupi, co za... Diamenty, no to mów, że chcesz diamenty. Diamenty nic nie są warte dla mnie. Lamusie, rzuciłeś mi diamenty i płaczesz. Co za gość? Się mówi proszę, albo oddaj, a nie kurde wyzywa od razu. Trochę kultury byś się nauczył, ziomeczk. Kurde, strzały to jedną bym potrzebował. Okej, jest boss, czwarta tura. Kicia, możesz drzwi zamknąć? Dzięki. No i dobra, i powróciliśmy. Słuchajcie, gdzie lecimy w takim wypadku? Dobra, lecę z tymi lamusami, znaczy z tym lamusem, no już slona nie będę wyzywał. No tutaj jeden taki się wychyla, cwaniaczek. Plecy. O, kill off. Dobra, zabrali. No nic, muszę tą strzałę gdzieś dorwać, bo kurde, bez tej strzały to ja też nic nie zrobię. Tam czerwoni są, o. Kurde, i teraz ta strzała jakby z nieba mi spadła. Dobra, schowam ten plecak, do plecaka ten łuk, bo nic nie zrobię z nim. No easy. Next. Ile was tam? O Boże! Nie!
Tepaj go do bazy! Tepaj go do bazy! Zabił mnie lodem prawie! Zabił mnie! Lodem mnie zabił! Co za gość? Dawaj go! A to mój jest, Boże! Kto tutaj przybiegł? Kurde, jakiś skrytobójca! Co za parówa! Co za parówa? Kolejny tu stoi! Co tu na shifcie już chciałeś się chować? Co PiS? Nie ma w mojej bazie PiSu! Co za parówki mi tu do bazy wskakują, na niewidce. No dobra. Zabiję się może, jak się uda. Dobra, jeszcze jeden skok. Skok wiary. Jak moje staty w ogóle? My stats. No, porównywalnie. Ja przez to, że się zabijam, to tracę. To może dobra, nie będę się zabijał. Będę specjalnie grał, żeby nie popadać tak łatwo. Bo w sumie dałem się zabijać. Dałem sobie, no... Jakoś nie zależy mi na tych statystykach mocno, ale może będę się bardziej o to troszczył. Dobra, co mam w plecaku fajnego? Plecak. Mam łuk i nie mam strzał, mam klątwę, mam inferno. O, inferno mam. Inferno spoko. Znowu nas leją. To znowu ci skrytobójcy, oni są najgorsi. Oni są najgorsi, oni szybko padają, bo już nie żyje w sumie gościu. Ale łatwo mogą tutaj dojść, bo ich się nie widzi, oni na shifcie, wiecie, tak się skrydają. Kozacka klasa, w sumie... Jak, wiecie co? Zrobię to, patrzcie, zrobię to samo. Schowałem wszystko, przedmioty, bo szkoda mi przedmiotów. Idę zmienić klasę, pokażę wam jak działa... szpieg, czyli właśnie no, nazywam go skrytobójcą, ale chodzi oczywiście o szpiega. Zaraz zrobimy to, będzie akcja w ogóle dnia. Akcja odcinka, dawajcie, szpieg. Okej, okay, szpieg, przedmioty z szpiega. Wywalamy ekwipunek. To jest ważne, żeby wywalić ekwipunek przy szpiegu, bo patrzcie co się dzieje. Naciskacie shift, pyk. I chłop nie wie, gdzie wy jesteście. Patrzcie, on już nie wie. No dobra, jak mnie bije, to wie. Ale jak ja będę biegł i nagle zniknę, to już nie będzie wiedział, gdzie mnie gonić. Patrzcie, ja teraz szybko wrócę. I on nie wie, gdzie jestem, widzicie? Szuka mnie, szuka, nie wiedzą. Nawet własni moi mnie nie widzą, patrz, szukają mnie wszyscy. A kuku, tu jest banan. To jest klasa szpiega. Jest to nowa klasa, nie było jej na starym WD. Myślę, że jest dosyć fenomenalna. Fenomenalna, bo łatwo można dojść do kamienia dusz i zadać nie za wielkie obrażenia, bo wiadomo, że łatwo jest strasznie paść tą klasą. Ale kiedy walczy się o ostatnie punkty, to wystarczy podbiec z kill-offem przeciętnym i zadać je. Więc to nie jest wtedy wcale takie głupie. Czekajcie, tu jakiś ziomek lata. Co to jest za latanie? Halo Minecraft. A to chyba jest moderator. A, moderator. Dobra, lecimy gościu, lecimy. O! Kurde. Mam nadzieję, że mnie nie widzieli. To są żółci przeciwnicy, patrzcie, przechodzę obok. To jest świetne, to jest świetna klasa. Lecimy dalej. Nie widzieli mnie, okej, okay, lecimy dalej do ich bazy. Bliżej, bliżej. Akcja. O kurde, jest gościu. Dobra. Chowamy się, już nas nie widzą. Jesteśmy przy kamieniu dusz. Dobra, zrobimy tak, zacznę atakować. Jak będą blisko, to się schowam. Dobra, już. Okej, niewidka. Najlepsze. Okej, nie ma ich? I powtórka z rozrywki. Dwa. Trzy. To jest to. Okej, okay, idzie. Dobra, wypadł. Nie widzą mnie parówy, nie widzą mnie. Nie widzą. Ale bezcenne. Schowam się tutaj. Dobra, i zieloni atakują. Ale kozak akcja. Dawaj te arbuzy. Kurde, do ręki mi wpadły. Mogłem być widoczny. Jaka jazda. I Happy stoi przy tym kamieniu. Dobra, niech stoi. My na tym shifcie wytrzymamy. A co? Oczywiście po 10 sekundach tam, czy po 15, znowu jesteśmy widoczni, ale znowu możemy się schylić i znowu będziemy niewidzialni.
No tam jest śmieszna akcja na górze. Kampią przy tym kamieniu. No dobrze, my mamy czas, my mamy czas. To banan nie dedł? O, zorientowali się chyba. Chyba się zorientowali. No kurde, coraz ich więcej. Gdybym miał jeszcze przedmioty fajne, to bym ich rozgromił jakoś, ale nie za bardzo mam. O kurde. Oj, mógł mnie zobaczyć. Ja bym go zrzucił chętnie. Szukają mnie, co za goście. No ile patrzcie, ten Grzesiu mnie tam szuka po zakamarkach. Nie puszczamy Shifta, nie puszczamy. Jeszcze ten Depromie tam przeszkadza. Jak on sobie pójdzie, to ja znowu tam atakuję. W sumie już bym mógł podejść. Kurde, nie dodało się. Ajajaj, bolało. Bolą mnie teraz na kości, kurde. No nie wiem, czy tam doskoczę. Dobra, na razie spróbuję się zregenerować po prostu. Że on nie słyszy, że ja jem w ogóle. To jest w ogóle szok. Jem pod jego, kurde, nogami praktycznie. Ty, on jest ślepy. Jak go wywalić? Przez okno? Dobra, gin tam. Co za gość? Jedziemy dalej z cyrkiem! Cyrk trwa! I cyrk trwa dalej! Oni nie wiedzą, co się dzieje! Oni mnie dalej nie widzą, oni nie wiedzą, gdzie jestem! I szukają mnie bezskutecznie! Ale akcja! Ale ich oram pięknie. To jest wspaniałe. Dobra, idę się ukryć jeszcze bardziej. Okej, coraz więcej tych żółtych tam. Coraz więcej. O kurde, niebezpiecznie. Najgorsze, że są te partikle, nie? Jak ja używam tej umiejętności, więc tak naprawdę widać, gdzie się ktoś ukrywa. No ale to musieliby zobaczyć to, zauważyć by musieli, ale nie zauważają. Jest dobrze. Na Shifcie jeszcze Niku nie widać. No jest dobra ta klasa, typ w bazie. O kurde, nie widzą. No, spektakularna sprawa. Patrzcie, cała drużyna żółtych przy kamieniu dusz. A co najśmieszniejsze jest... Patrzcie, jak tam kapią na dole, ile tam jest ich tam w rogu. Zobaczcie. Ale w ogóle odcinek się udał. Jest, niebiescy padli. Okej, jeden żółty odpuścił. Tam zostało samych kozaków. Patrzcie, ile kozaków w ogóle. Teraz taki mieszny knockback i tak raz, dwa, trzy i wszystkich za mapę. O kurde, gościu mnie widział. Nie widział mnie. Dobra, jest dobrze. Okej, szukają dalej. No tam ci kampią sobie, patrzcie. W trójkę czekają na dole. O, zielony przybieg. Ciekawe, co zrobią. Pewnie się ruszą w końcu. O, atakuje! Zielony atakuje tych żółtych. A tu nasz jest zielony, w sumie to mój. O kurde, zauważył mnie chyba. Chyba mnie zauważył. Jest, nie widział. Świetnie, kurde, nieziemska gra. Chłopie! Nie mów, że widziałeś mnie. Uff. O kurde. Widział mnie. O kurde, widział mnie. Ty mnie, gościu, widziałeś. Widziałeś mnie. Patrzcie, jak nie trafia. Przez okno go. Wypadł mi tu za okno. Dobra, udało mu się, ale akcja była najlepsza na świecie. XD. Było wspaniale. Słuchajcie. Potrolowaliśmy żółtych na tyle, że teraz idę czerwonych trollować. Myślę, że to będzie dobra akcja. Trollujemy czerwonych. Szpiegowski banan. Taki będzie chyba tytuł tego odcinka.
Szpieg z krainy deszczowców. O, szpieg z krainy bananów. Ty, to było świetne. To było świetne. Dobra, biegniemy do czerwonych. Ciekawe, jak oni są obstawieni. Jak ja bym jeszcze miał jakiś kozacki kill-off. A w sumie mógłbym przywołać, bo mam narzędzia jeszcze do przywołania. Może przywołam. Ale to dobra, jak będę już blisko, to przywołam, żeby nie paść i nie stracić. Gdzie są czerwoni? Tam. No to lecimy. Kurde, dobry odcinek. Dobry odcinek, naprawdę dobry odcinek wyjdzie. O, goni mnie coś. Coś mnie tam goni. Żółty. O kurde, lodołamacz. Lodołamacz. Dajcie gościa. No dobra, nie wyszło. O, ale nawet lepiej, bo do nas do bazy jakiś idzie. O, nawet dwóch. O, tego czerwonego dawaj tu, Arasza. Walić go, Arasza. Tu, pięknie hity wchodzą. Dobra, goń gościu, wychodź za bazę. Tam mamy dużo mięsa, będziemy się obłowić. Wal! Ja może mam ochronę jeszcze przed w ataku, bo się dopiero zespawniłem. Kurde, przywalił, ale ładnie uciekli. Nie, goń go, mistrzu, goń go! Dawaj, nie puszczaj! Pięknie, mamy obu. Jest, jeden sypnął. Dawaj drugiego, dawaj, wal go. Pięknie! Woohoo! Oh yeah! To jest to, dobra, wyjaśnijcie go, wiecie co z nim zrobić, mało serduszek, mi szkoda. Ej, podzielcie się tymi itemami, macie tego tak dużo, że masakra. Kurde, co za parówy, no patrzcie, jeden miał cały set, zebrał pełno przedmiotów i jeszcze sobie uciekł. Podziel się, gościu. Ale akcja, no, skroił wszystko, masz podwójną klatę, weź się podziel, halo. Podziel się. Gościu, halo Minecraft. Nie, co? Nie, co za gość. Udarto mówiłem, nie do nikogo innego, ale i tak widzę, tutaj są też pazarniaki same. Dobra, olać to, idziemy. Idziemy na misję szpiegowską oczywiście. Tam ziomek zamulił, dobra, olać go. Idziemy do czerwonych, podejście numer 2. Podejście numer 2, w sumie mam zegar czasu, ja sobie go odpalę. O, ja zrobię tak, plecak. Nie mam zegaru czasu już, dobra, straciłem. A szkoda. Pam, 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 param, pam, pam, pam. O, żółty biegnie. Jak szybko biegnie. Ty, pomóż mi przed tym żółtym. Tu walcie żółtego. No, już speniał. Już ma w majtkach 6 kilo. O, no, dzięki Michał. Uważaj, plecy! Czy gdzieś tam. Wow! Co za kamikadze gość! Ja nie mam strzał. Nie mam strzał, halo Minecraft. Skąd wziąć te strzały? Te strzały są moim odwiecznym problemem. Plecak, już mam 2 łuki, nie mam strzał. Ty, to klatę ja też schowam, plecak. Chowamy tą klatę, będę grał bez, jak w razie czego się będę krył. Będę na niewidzce. Tamtego bym chciał jeszcze przykosić tamtemu. Jego by z łuku trzeba było przywalić. O! Dawaj, hapiego. O, dawaj, klatę sobie weźmiemy. O, pięknie, panowie, pięknie. O kurde. Dobra, już mnie nie widzisz, gościu. Już mnie nie widzisz. Walcie go. Ja tutaj niespodziewanie, jak będzie blisko, przywalę mu jakieś 2 hity w plecy. O kurde, Arasz przebiegł obok mnie. Jaka jazda. O, niebiescy, o kurde, widać mnie? Czerwonych, co tu się dzieje? Halo Minecraft, nie, tak nie może być. O, lew, pikselowatego. Dużo itów ma. O, ale tu się dzieje, co za armia, co za wojna. O, ten Happy wali tutaj, ja wszystkich obserwuję. Fajnie być na niebiescy, czuję się jakbym był na waniszu tak naprawdę. Ojej, padły oboje, tam dwóch padło, widzieliście to? Jeden padł, a drugi się sypnął. Co za akcja w ogóle. Dawać te hity, patrzcie ile tego tu leży. Dobra,
Myślałem, że to wykominie, ale nie pykło, szkoda. A było tak dobrze już, było tak dobrze. Ale nie szkodzi. Lecimy z powrotem tam. Fajnie się gra, patrzcie, jest dużo ciekawych klas. Nie tylko Obcy jest fenomenalny. Szpieg jest super, Iceman jest super. Jest naprawdę sporo ciekawych klas. I to już nie jest tak jak kiedyś, że grało się tylko ninją. Jedna klasa była dobra, najlepsza w sumie według mnie. I każdy ninja, czasem skorpion. Teraz to już skorpion też nie jest tak, że każdy wali skorpionem. Teraz każdy, widzicie, inne klasy różne używa. Bo są różne ciekawe, fajne klasy. Szybki banano, ile subów jest youtuber? Teoretycznie od 1000, ale praktycznie jeśli masz mniej, a dobrą wyświetlalność, to... Wyświetlalność, jakkolwiek by to nie brzmiało, nieważne, że to nie po polsku. To też byś miał szansę, nie? To już wtedy indywidualnie się musisz zgłosić. Nie masz mniej niż 1000, a na przykład dużo wyświetleń, nie? Powiedzmy, nie wiem, tam po prawie 1000 na odcinek. Chociażby, nie? Dobra, do czerwonych chciałem lecieć, to lecimy do czerwonych. Bo czerwonych jeszcze nie zaskoczyłem swoją obecnością. Aha, jest i ziomeczek. Dobra, pyk, 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 pyk. Był banan, banana nie ma. BUM! I jest i on. Się wystraszył? Siema. Klatę, nie chcę klaty, nie chcę przedmiotów, nie chcę. Ale dobra, jak ma ktoś zabrać, to biorę. Żarcie bardzo wziął. Klaty mogę wam oddać, macie klaty. Te. Mieczyk wezmę, mieczyk mi się przyda, dzięki. No i dobra. Żółci lecą, ale ja lecę na czerwonych. To chyba tam było, nie? Nie, tam niebiescy są, tam są czerwoni. O. Kurde, red biegną do nas. Niech, kurde, byłem pewny, że dam radę, ale nie dało rady. Wiecie, jak tego shifta naciśniecie, to jednak się strasznie wolno biegnie. W sumie fajnie by było róg odpalić. Fajnie byłoby róg odpalić i wtedy dopiero na rogu sobie biegać. To by było spoko. Na shifcie, nie? Bo róg chyba daje 40 sekund tej prędkości. Fajne te parkury zrobili na wodzie. Podoba mi się to. Często tak robią. Właśnie wykorzystują to inaczej. O, biegną. Dobra, Niewitka teraz nic nie da. Ojej, nie wiem skąd nawet. Zapominam, że mam ściągać tą zbroję całą. Oho, przyszli. O, mam... Jest, sypnął. Ja miałem nieśmiertelność, bo miałem ten, akurat respa. No ale dobrze, no tak to ma działać. Ci, co się na świeżo respią, mają mieć większe szanse w obronie kamienia dusz. O to chodzi. Co? Zebrałeś moje ity? Dobrze, ja tam nie chcę itemów. Teraz mam trochę inną taktykę, właśnie bezitemową. I to też jest fajne, patrzcie, nawet jak ktoś nie ma itemów, a ma tą klasę, to jest w stanie dużo zwojować, nie? Idę do tych czerwonych, muszę tam spróbować coś jeszcze zawojować. Czy to się uda? O, patrzcie, co pod wodą się tutaj, co tutaj na nas czeka, jakie skarby. Podwodne skarby, normalnie. Atlantyda. Ale nie biorę tego. Dałbym komuś z mojego teamu, jakby mi się udało. Jeszcze łuk dusz, kurde, tych łuków już mam tyle, że mi się nie mieszczą. Nigdzie. O, mam strzały! Mam strzały! O, fuck, po mnie. Nie, mam strzały. Ale bieg na tym Icemanie! Patrzcie, kto tutaj przyszedł nas odwiedzić. A to nie, to nasz, Boże. Szybki banan szpiegu. Nie, bardzo mi się podoba ta klasa. Fajnie się tą gra. Nawet przedmiotów boskich właśnie nie chcę w niej mieć. To jest taka inna trochę klasa. Chociaż z boskimi też byłoby ciekawie, tylko trzeba by było mieć odpowiednie, nie wiem, róg, zegar czasu na przykład. Wtedy szybko go chować do plecaka i sobie tylko go włączać co jakiś czas. Tamten na tym Icemanie co wyprawia w ogóle. Popatrzcie, znowu itemy pod ziemią. Co za ludzie w ogóle? Patrzcie, ile to leży. I nie gadajcie, że łuk znowu będzie. Dawać łuk. Gdzie ten łuk? Strzały na pewno znalazłem. Więc to już jest dobrze, bo sobie zaraz przywołam z plecaka kolejny łuk. A dobra, nawet się ubiorę. Dobra, zmieniamy taktykę. Nie gramy jako niewidka, gramy jako kurde... O, tak jest. Jako snajper. Oho, tam jest czerwonych trochę. Dobra, dostał w łeb.
Oho, ładnie odleciałem. O, przywal mi w plecy. Wiedziałem, że przywalisz. Kurde, ile nie! Nie! Minecraft! Patrzcie tego banana! Co on robił? On by jeszcze ich wyjaśnił. Co za akcja? Co za akcja? No ja bez itu. Dobra, gońcie ich, gońcie, gońcie, może sypną, może sypną. Znowu pod wodą będzie ten Atlantyda i pełno skarbów. O, nowa dzban, fajny nick, dzban. Ho, ho, ho. Czerwoni przegrali! Tak! Drużyna czerwonych padła! Pięknie, pięknie. Easy. Patrzcie, mamy szansę wygrać to jeszcze. Może to ugramy. Dajemy rady, mordy. Dawaj, dynia, lecimy. Dawaj, dynia. O, lejemy żółtych! Zielony, właśnie Tomek Gold tam ogarniał ładnie żółtych. Ślicznie. Dzień dobry. Halo, Minecraft. Tutaj moja armijka. Jak się nazywasz? No i pięknie pod wodą tutaj cię leziemy. Tu i sypaj. 3, 2, 1, boom. Dawaj wszystko. Okej, kolejny seed jakiś. Dobra, lejcie, lejcie tego Magica. Co mam? No dobra, kill off mógł zostać. Co lepsze? Axe. O, ale dostaliśmy miecz, jeszcze lepiej. No pięknie, panowie, pięknie. Tam Michał pod wodą jakieś skarby szuka. Jakieś żarcie też tam było. Jakaś strzała widzę nawet. Tą strzałę to ja przygarnę, te strzały. O, pyk. Strzała się zawsze przyda, zaraz łuk znajdę i mi zabraknie. Para. Szybki banan masz cheaterów, czy nie? A śmiechawa, bo wszyscy mówili, że to ty cheater jesteś, więc no. Śmiech, śmieszne, że przeważnie ten, co przegrywa, nazywa innych cheaterem, ale... No nie zauważyłem specjalnie, żeby ze mną walczył jakikolwiek cheater, albo żeby obok mnie walczył jakikolwiek cheater, więc... A nawet wy możecie tutaj to opisać, bo może wy coś na streamie zobaczyliście, wyhaczyliście coś, czego ja nie dowiedziałem. Lecimy, ziomeczki. Sobie ten atak... A dobra, trzeba wykończyć czerwony, bo czerwoni... O, jest, dawaj go! Wal go, wal. Pięknie, skrojony na kawałeczki drobne. Na drobne kawałeczki, dawaj te buty. Jest, zieloni jeszcze niszczą, pięknie. Nie, to nas niszczą, nie. Zieloni, jeden pół życia, oh fuck. Bronić kamień. O kurde, jeden punkt mamy. Dobra, atakujemy, może jakimś cudem się jeszcze to uda. Ja idę na atak od razu. Nie czekam na nic. Tu jesteś? Nie, to nie ta drużyna! What the fuck, halo Minecraft! To nie ta drużyna! O nie, jak źle! O, jak źle! Te żółtych mieliśmy! A nie czerwonych, dobra, olać to, lecimy! Ajajajajaj! No to nie wiem, czy to ugramy, mamy jeden punkt życia, ale i tak nie jest źle, drugie miejsce! Całkiem nieźle, szczególnie, że dostawaliśmy cały czas od początku po dupie i mieliśmy na najgorszej pozycji. Ale myślę, że i tak ten odcinek był bardzo ciekawy. O, jakiś czerwony, idę go dobić. Koniec panoszenia się po na mapie. Twoje ostatnie życie, goziomeczku. Widziałeś? Szybkiego banana? Parkurowca? No i mamy cię. Dobra, dawaj ten mieczyk. I lecimy do żółtych. Wiecie co, ja może nawet oddam ekwipunek i polecę tam jako ninja. Nie wiem, czy tak nie zrobię. I dajemy sobie szybciutko kilo w łapę. Nie wiem, pomyślę jak będę bliżej, to może ściągnę ten ekwipunek albo go wyrzucę. Oni już do nas biegną, jedno uderzenie i przegramy, więc raczej nie łudzę się, że... O, dobra, podbiegają, szybko, niewidka. Kurde... Wal. Dobra, ja muszę być niewidzialny, muszę się jakoś lepiej do tego przygotować. Chodźcie mordeczki, może jeszcze damy radę. O kurde, idą. Idą. O! Na cheatach był ten Hubert i go wywaliła, ten anti-cheat go wywalił. Widzieliście? Od razu się pojawił ten NPC. O, leczenie nam dał, no to miło.
O kurde, mógł mnie zobaczyć. Mógł mnie zobaczyć. Dobra, przejdziemy obok może. Jest, przeszliśmy obok. O kurde, mogli mnie zobaczyć też. Fakt, tam na pewno mnie widzieli. Dobra, to już było nieuniknione, musieli mnie zobaczyć. Za bardzo się ujawniałem przez tą wodę. Ha! O, patrzcie, jakaś niewidka tam biegnie i atakuje z łukiem. Idę tam poszerlokować, bo chyba się teraz ktoś u nas bawi w szpiega w bazie. A to mój był może. Przegrałeś grę. No, jaki się tu ujawnił. A nie, tu przyszedł na pełny. Jeszcze z czerwonych. No dobra. Ale grało się miło. Good game. Też tak myślę. Good game. Dobra, zobaczki. Ja wam dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Potestowaliśmy troszeczkę fajnych nowych przedmiotów. Troszeczkę... Ohohoho! Jeszcze jest ten niewidziany, ale wyjaśniony. Potestowaliśmy troszeczkę przedmiotów. Potestowaliśmy troszeczkę klas. Mam nadzieję, że... odcinek wam przypadł do gustu. Dajcie znać w komentarzu, która jest wasza ulubiona klasa, albo która wam się podobała najbardziej na tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!